Hej, cześć, witajcie, ja jestem Technika, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem, słuchajcie, napiszemy sobie plugin na ranking. I w sumie nie będziemy zliczali tylko rankingu, będziemy też zliczali śmierci i zabójstwa gracza. I ustawimy sobie, że załóżmy za każdego, że za zabitego gracza jest 10 punktów, a właśnie jak ktoś zginie, to będzie miał 10 punktów na minusie. Ale jeszcze sobie dodamy jedną rzecz taką ciekawą do tego, żeby po prostu, jeżeli załóżmy byłaby taka sytuacja, że gracz by miał 0 punktów i by zginął, to by miał minus 10. No tego nie chcemy, więc sobie ustawimy, żeby nie odejmowało w takim przypadku punktów. A więc to słuchajcie sobie robimy. Najpierw sobie wejdźmy do klasy rank, a pokażę wam jeszcze jak wyglądają moje klasy. Standardowo takie rozpoczęcie komendy, on death, no tutaj nic nie ma, on join też za bardzo nie ma. I main tutaj, pamiętajcie, żeby wziąć config i zarejestrować te eventy, tak jak mam tutaj napisane właśnie. Ok, więc przejdźmy sobie do klasy rank. I co słuchajcie sobie tutaj robimy? Z tego powodu, że będziemy jakby zapisywali do configu zabójstwa, śmierci i ranking, potrzebne nam jest wzięcie UID gracza. Ale pod komendą rank nie będziemy zapisywali żadnego rankingu, tylko będziemy wyświetlali ranking dla danego gracza. Więc piszemy sobie UID równa się target anikID. Ok, Ctrl-Shift-O, importujemy. Też słuchajcie, pamiętajcie, żeby patrzeć na to, jakie mam tutaj importy, ponieważ niektórzy mają błędy, bo na przykład źle zaimportują coś, więc pamiętajcie, żeby też na to patrzeć. Więc co sobie słuchajcie robimy dalej? Dalej sobie sprawdzimy argumenty. If args_length równa się 0. Czyli po prostu ktoś napisze slash rank, to wyświetlimy mu ranking dla niego samego, czyli person message. Ja tu mam już paragraf skopiowany, gracz dwukropek e plus target plus target display name. Ok, person message, damy sobie to puste pole, można tu sobie też dać puste. A jeszcze nie mam. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Send message. Napisze nam, nie wiem, na przykład zabójstwa dwukropek e plus plugin get config get int uuid plus kropka kills send message załóżmy śmierci. A plus plugin getconfig getint uid plus kropka rank i ostatnia rzecz, czyli ranking, czyli ranking dwukropek kolorek plugin getconfig getint UUID plus kropka rank. Ok. Normalnie jakbym teraz to wyeksportował i wrzucił, to nic by się tu za bardzo nie wyświetliło, ponieważ jeszcze nie mamy ustawionych tych wartości. Nie mamy napisanego kodu, który nalicza zabójstwa. Nie mamy napisanego kodu, który nalicza śmierci i ranking. Więc tutaj na razie robię samą komendę, ale zaraz przejdziemy sobie do eventów, w których już będziemy sobie naliczać rzeczy. I będziemy właśnie zapisywali je w takiej postaci. Ok, więc teraz sobie piszemy else if args_length równa się 1. Czyli jeżeli długość argumentów jest 1, to wtedy jakby, jak gdy napisze rank, spacja i nick gracza, to wtedy pokażę mu ranking dla wybranego gracza. Czyli tak, player cel równa się backpick get player args 0. Ok, i teraz tak, sprawdzamy, czy cel, czyli ten nasz gracz z tego argumentu, czyli gracz z argumentu napisanego po rank, istnieje. Jeżeli cel nie jest null, null to jest jakby, że jest niczym po prostu. Czyli jeżeli to ten nasz gracz istnieje, to napiszemy sobie to, a stworzymy sobie dla niego też UID, cel UUID.
plus, znaczy równa się p cel get, a nie kaili. Ok, i napiszemy sobie w sumie to samo co tutaj, więc możemy sobie to wszystko skopiować. Tylko zapiszemy, zmienimy sobie to na cel. Cel UID, cel i cel. Ok, teraz powinno być wszystko dobrze, wszystko powinno dobrze działać. Napiszmy sobie jeszcze, ja sobie skopiuję ten paragraf, napiszę sobie else od tego. Present message. Jeżeli gracz jest nulem, czyli cel jest nul, to są dwa wyjścia. Albo ten gracz nie istnieje, albo jest offline. Więc napiszę ten gracz nie istnieje lub jest offline. Ok, i teraz napiszemy sobie else od tych argumentów, czyli jeżeli gracz źle użył komendy, to napiszemy mu jakie jest poprawne użycie tej komendy, użycie wykropek rank i nick. Ok, tak to wygląda i w sumie cała nasza klasa odnośnie wyświetlania tego ranku już jest zrobiona, więc teraz przenieśmy się do klasy undead. I tu sobie użyjemy eventu, którego jeszcze chyba nie używaliśmy. Oczywiście najpierw tutaj napiszę event handler public void on player dead player dead event. Ok, importujemy i player p równa się event get entity. Czyli ten, kto umarł, i teraz musimy sobie sprawdzić, czy zabójcą jest, jest gracz. Czyli jeżeli PGET killer, czyli ten, co zabił gracza, in sense of player. No bo jeżeli na przykład gracza by zabił szkielet, nie, no to nie będziemy szkieletowi jakiegoś rankingu naliczać, a poza tym by prawdopodobnie przy tym jakiś błąd wyszedł. Player K równa się PGET killer. I teraz killera będziemy sobie oznaczać pod literką K. Ok, teraz tak. UUID, UID, równa się P, get a nick ID. Czyli tu bierzemy UID zwykłego gracza. I w ogóle nie wiem czy wiecie, ale nie zawsze trzeba pisać, że jakby tu jest UID. Bo czasami można się posłużyć po prostu stringiem, bo to jest praktycznie to samo co string. Czyli string KUID, pokażę wam dla przykładu tylko, równa się killer get a nick ID i na przykład tu string, nie? Bo musimy jakby dodać to do stringa. To jest właśnie też ciekawe, że widzicie, robimy to w stringu, to piszemy KUID tu, czyli jakby do i tego stringa, czyli do tego tekstu jakby. Więc pamiętajcie, że można to też tak ciekawie robić. Ja to zostawię dla przykładu po prostu. I co sobie tutaj piszemy? Tutaj będziemy sobie dodawali już ten ranking. Player config set UUID plus kropka death. Bo UID to jest UID gracza, który zginął, a KUID to jest tu do KUID będziemy dodawać ranking, tak? A tutaj będziemy odejmować plugin death config get in UID plus .get plus 1, a tu jeszcze nie dodajemy rankingu, tylko po prostu dodajemy licznik śmierci i zabójstw. Plugin get config set KUID plus .kills ustawimy sobie to bardzo szybko, get config get int KUID plus .kills plus 1, czyli to dało nam plus 1 do śmierci gracza i plus 1 do zabójstw killera. I plugin getConfig set KUID plus .rank sobie ustawimy jeszcze ranking killera. Plugin getConfig get int KUID plus .rank i plus 10 załóżmy. Możecie sobie dać inną wartość. I plugin save config.
Ok, teraz sobie zajmiemy się jakby tym rankingiem, usuwaniem rankingu od gracza z jakby ten co zginął, bo jeżeli właśnie ma tam, jeżeli ma mu wyjść ranking na minusie, no nie chcemy, żeby tak było. Więc to sobie piszemy, jeżeli wykrzyknik i tu sobie w nawiasie piszemy i flagging the topic, czyli tu sobie weźmiemy jego aktualny ranking UID plus kropka rank. Jeżeli ten ranking jest mniejszy lub równy 9. Okej, o co z tym chodzi? Czyli jeżeli tak, jeżeli ten ranking jest mniejszy niż 9, czyli to może wynosić 9, znaczy 8, 7, 6 i tak do minus nieskończoności, lub jest równy jak 9. Czyli tutaj, ale dajmy wykrzyknik, czyli jakby jeżeli ten ranking jest 10 albo większy, tak to można rozumieć, to wtedy odejmujemy, a jeżeli jest 9 albo mniejszy, to nie. Czyli tutaj nie mamy takiego czegoś, tutaj nie ma opcji jakby dodania rankingu na minus, ponieważ zawsze będziemy jakby odejmowali od 10 i ranking może wynieść najmniej 0. Więc piszemy po prostu plugin git config set OOID plus kropka rank plugin getconfig getint OOID plus kropka rank i minus 10, bo odejmujemy. I oczywiście plugin saveconfig. I jeszcze jedna taka uwaga, nie trzeba tego robić, słuchajcie, w konfigu, można to zrobić w plikach konfiguracyjnych. W pluginie na sklep w GUI pokazuje, jak zrobić dodatkowy plik konfiguracyjny. Ok, ale teraz sobie przejdźmy do klasy onJoin. Piszemy sobie znowu event handler public void on player join. Ok, player join event a. Ctrl Shift O, player P równa się event get player. Ctrl Shift O, ok, i teraz tak, jeżeli P has played before, ale tu sobie damy wykrzyknik, jeżeli gracz nie grał wcześniej, bo jakby damy mu teraz jakby jakiś tam początkowy ranking, zaraz pokażę, o co chodzi, równa się Paget Anika G. I plugin getconfig set OID plus kropka rank 500 i plugin saveconfig. Czyli ja tutaj co robię? Ustawiam ranking gracza na 500, jeżeli za pierwszym razem wejdzie na serwer, bo nie chcę mu dodawać 500 rankingu za każdym razem, jak wejdzie na serwer, tylko za pierwszym razem, jak wejdzie na serwer. A więc tak to wygląda. Pamiętajcie jeszcze raz o rejestracji eventów i napisanie tego, co ja mam tutaj w main. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda mój plugin IML. Ok, wygląda w taki sposób. Dodajmy sobie komendę rank. Pamiętajcie, żeby tutaj dodać dwie spacje przed tym. I jeszcze mam do was jedną uwagę. Ustawiliśmy sobie coś takiego jak if P has played before. W sumie daliśmy tam jeszcze wykrzyknik w tej linijce. Ale pewnie jak macie już jakiegoś localhosta, to nie, na nim już graliście. Jak zrobić, żeby jakby ustawić, jakbyście pierwszy raz wchodzili na serwer? Wchodzicie w Word, Player Data i usuwacie to wszystko, co jest tutaj. I już tutaj możecie sobie startować serwer i wejdziecie jako gracz, jakby jako pierwsze, będzie to wasze pierwsze wejście na serwer. Ok, jeszcze słuchajcie, w kodzie pojawił się błąd. Mamy tu napisane śmierć i rank, nie powinno tak być, powinno być napisane death. I tutaj identycznie, ponieważ inaczej będzie nam źle zliczać śmierci, a tego nie chcemy. Więc eksportujemy to i widzimy się na serwerze. Ok, a więc ja już jestem na dwóch kontach. Zrobię wam tutaj lekki odstęp, żebyście widzieli, co tutaj się dzieje u nas jakby. I teraz tak. Jestem na dwóch kontach, jak widać. Tutaj jestem na Technicapie.
teraz jak napiszę sobie po prostu rank, to gracz technika, zabójstwo 0, śmierci 0, ranking 5. Ok, zgadza się? Test identyczny. Ok, teraz sobie nie wiem, wezmę game mode 1 i wezmę jakiś diamentowy miecz i postaram się zabić tutaj test. Moje drugie konto. Ok, test zginął, respawn. Ok, i teraz rank. Widzicie ranking tyle i tyle, a tutaj rank. No tutaj jest o 10 mniej i śmierci się nabiły i tu zabójstwa. Ale jeżeli chciałbym sprawdzić z technik kapa ranking testu, no to widzicie, też się wyświetla. A więc tak wyglądał ten plugin. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli macie jakiś pomysł, co mógłbym napisać w kolejnych odcinkach, to wpadajcie na mojego Discorda, link w opisie. Macie tam specjalny kanał pluginy, pomysły. I właśnie tam biorę pomysły na jakieś tam kolejne pluginy. A więc to tyle, trzymajcie się, na razie, no i cześć!